Ty wiesz, że kiedyś była uwięziona Weronika, nie wiem czy pamiętacie. Ej, dobra, to tak nie wyglądało. Tak, pyszne! Musimy więcej, lubimy ten smak! La, 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 la. Ktoś tam jest? Halo? O nie, o nie, o nie. Idziemy stąd, idziemy stąd, idziemy stąd, idziemy stąd, idziemy stąd. Czego to szukasz? Siemano, siemano, witam serdecznie widzowie w kolejnym odcinku na Kidowicach. Oczywiście, gdzie ja mam moje okulary, gdzie ja mam moje okulary? Tu są moje okulary, zakładam te okulary, ponieważ one dzisiaj mi będą. A może nie będą, ale mam nadzieję, że się przydadzą te okulary. No dobra, raczej mi nie będą potrzebne, co ja gadam, nieważne. W każdym razie, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Kidowic. Oczywiście w moim pięknym pokoju, szczerze, podoba mi się ten pokój. To muszę wam powiedzieć wprost, ten pokój uważam, że jest jednym z lepszych pokoi, jest taki przytulny. Mogę sobie siąść do mojego biurka elegancko, mogę sobie... Co tu robi pszczoła, panie kolego? Proszę się stąd wymiksować. Tak, nie, dobra, nie wyleci mi na chatę. Ale dobra, zamykamy te okna. Słuchajcie, w poprzednim odcinku u Dave'a szukaliśmy pewnych książek. I co najgorsze, właśnie, to wam muszę pokazać. Patrzcie, jak się wyjdzie tutaj, to zniknęły nasze skiny. Nie wiem, jak to się stało, ale na naszych oczach po prostu jakby otworzył się portal na niebie i te wszystkie skiny zostały wciągnięte. Znikły. Wszystkie. Nie ma ani jednego. Nie wiem, patrzcie, nawet tu mogę pokazać tam. Tam stał skin. Nie ma ich, po prostu znikły. Nawet mogę wyjść tutaj, patrzcie, tu będzie chyba jeszcze lepiej widać. Widzicie? O, o, tu najlepiej widać. Nie ma żadnego skina, wszystkie znikły. Ale była pod tymi skinami pewna skrzynka, którą wskazał nam jakiś piorun. Nie wiem totalnie o co chodzi z tym piorunem i o co chodzi z tymi skrzynkami. W każdym razie te skrzynki odnosiły nas do pewnych książek, w których mieliśmy napisane różne rzeczy i tak nas rzucało po całych Kidowicach. No i jedną z tych książek mam akurat ja, z tego powodu, że nie oddałem Dawidowi jej w sumie. I to jest ta ostatnia książka. I tam było napisane to: za niedługo coś, co dla was jest bezwartościowe, stanie się bardzo cenne. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Nie wiem, o co w tym chodzi. Tak naprawdę rozkminiałem to i nie wiem, jaka jest metafora do tego Rzymu, ponieważ raczej nie chodzi o prawdziwy Rzym. To możemy chyba ustalić jasno, że Rzym to musi odpaść, bo no jak Rzym w Minecrafcie? No nie, no nie musielibyśmy chyba lecieć do żadnego Rzymu. Ja sobie tam wtedy żartowałem, że o, no to lecimy do Rzymu, no ale chyba jednak nie. W każdym razie, ta książka na pewno ma jakiś związek z tą całą zagadką i musimy wykminić, czym może być Rzym. Dlatego słuchajcie, ja zrobię taką akcję. Ja po prostu muszę wylecieć na jakiś wysoki punkt, załóżmy sobie elytrę. Wylećmy sobie na przykład na te głowy i musimy tutaj z tych głów, prawda, zerknąć sobie na całą, że tak powiem, przestrzeń i domyśleć się, co by mogło być Rzymem. Powiem tak, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Brzmi to trochę tak, jakby chodziło o wiele dróg na wzo, które jakby prowadzą. I teraz, gdzie te drogi wszystkie się spotykają? Chociaż... Dobra, to jest jakiś trop, można by było to sprawdzić. Kolejne, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, chyba że Rzymem nazwał tamtą wioskę, że do tego prowadzą wszystkie drogi. To też jest jakiś pomysł, dobra, mamy drugą opcję. I trzecia opcja Rzymu. Czy mamy, no to też jest jakby, że centrum, wiecie, że centrum całej wioski Kidowic, bo tutaj dookoła są te nasze domki. To też by można było jakoś pod to podciągnąć, aczkolwiek... Tam jest jakaś beczka? Dobra, tam jest trochę tych beczek. Sprawdźmy to w pierwszej kolejności może w takim razie, żeby już nie mieć wątpliwości, że to nie chodzi o to. Dobra, tutaj powinna być wtedy jakaś książka. Jak tu nie ma żadnej książki, to są jakieś bloczki w ogóle. O! Jest książka? Zadanie matematyczne to raczej nie jest to. To jest chyba jakaś stara książka. Czyli to nie to. Dobra, zobaczmy, czy tu jest jeszcze gdzieś są jakieś te, jakieś beczki? Chyba nie. Dobra, to nie. To możemy odrzucić. Lećmy do tej wioski. Sprawdźmy tą wioskę. Czy wioska przypadkiem nie jest miejscem, który jakby nie jest nazwana Rzymem. Tutaj w tym przypadku. Dotąd jakby prowadzą wiele dróg, więc sprawdźmy te wszystkie beczki, bo dotychczas w beczkach właśnie były poukrywane te książki. Ale te beczki były nowe, a to są beczki, które już tutaj są. Wydaje mi się, że ten ktoś, kto te beczki tutaj zostawił i kto nam też zabrał te skiny, raczej nie zostawiałby tego tako w skrzynce, która już stała, tylko postawiłby nową, tak mi się wydaje. No ale pewności oczywiście nie mam. Dobra, sprawdźmy jeszcze te beczki. No nie, no wszystkie są puste. Tu jeszcze, dobra, to też pusta. No nie, szczerze wydaje mi się, że tutaj totalnie, że tak powiem, becz... Nie, to nie może chodzić o to. Dobra, dobra, jest jeszcze jedna opcja, czyli rynek. Rynek tutaj, czekajcie, co to jest? Tablica ogłoszeń? Nagroda za złapanie Pepe Dziobaka? A my nie dostaliśmy informacji już, że Pepe został złapany? To jest chyba jakieś przestarzałe, dobra, nieważne. Czyli to się nie liczy, ale liczy się to widzowie. Możecie wbić na Kidowice online, czyli Kidowice dla widzów, gdzie możecie sobie zagrać, tu macie IP. Serdecznie zapraszam, to jest mój i Dave'a serwer w Minecraft, więc wbijajcie, grajcie, bawcie się dobrze. Tyle, a my przejdźmy dalej, dobra. Rynek, to jest też miejsce, na które może być, że to jest jakby Rzym, wiecie o co chodzi. Że tutaj, że wszystkie drogi prowadzą do rynku, bo tak zazwyczaj jest w mieście, że wszystkie drogi prowadzą do rynku. Ale widzę, że te beczki są totalnie puste.
który jest jakiś alchemik, tutaj nie, no wszystko jest puste. Poza tym to powinno być tak, tak mi się wydaje, stać jakaś skrzynka na środku. Ty! Poczta! Wszystkie listy, które się wysyła, muszą najpierw trafić na pocztę. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Wszystkie drogi prowadzą do poczty każdego listu. O nie, ale to jest tyle beczek. Ja nie chcę tego przeglądać wszystkiego. Tu nie, tu mamy te mailboxy. Ale zobaczmy to. Może tutaj będzie coś akurat, nie będę musiał tam sprawdzać. Nie, tu nie ma. No nie, ja muszę te wszystkie beczki przejrzeć. O, dobra, no w tych beczkach co prawda jest dużo pustki. Nie ma aż tyle listów do przechowywania, ale jest jak... O! Dobra. Jest jakaś książka. Jest jakaś książka. O kurde, dobra, czekajcie. Dobra. Na południu wielki swój zamek skrywa. Mały, lecz duży czasami bywa. Gości nie lubi, sam gościem chce zostać, a jego mocy niełatwo jest sprostać. Okej. No, powiem tak. Z tym się zgodzę, że jego mocy niełatwo jest sprostać, bo jednak w końcu porwał nasze skiny jakimś magicznym zaklęciem, nie wiem co to się wydarzyło. Ale czekajcie, na południu wielki swój zamek skrywa. Ktoś tu ma zamek na Kidowicach i ja o tym nie wiem? Czekajcie, czekajcie, na południu, czekajcie, południe jest, tam jest, tu, tam jest południe, w tamtą stronę. Dobra, no to czekajcie, musimy to sprawdzić, bo mi to nie da spokoju. Lecimy w takim razie w tamtą stronę, ja fajerwerek mam 35, mam nadzieję, że mi starczy, więc lecimy w tamtą stronę, o tu jest, o nie, to jest ta... Czekajcie, czekajcie. To jest dziwne. To, że tutaj lecimy. Już tutaj kiedyś lecieliśmy, nie wiem czy pamiętacie. To była taka wieża. To. Czy to o to chodzi? Czy to jest ten zamek na południu? Czy trzeba lecieć dalej? Ej, dobra, szczerze? Szczerze wam powiem, że nie wiem, ale sprawdźmy to. Słuchajcie, wylądujmy tutaj na spokojnie. Czy to chodzi o to miejsce? Słuchajcie, tu w beczkach zajrzymy, czy coś nie ma. Skrzynka pusta. Nie, jeżeli to chodzi o to miejsce, to jest... Powiem wam, widzowie, no ciekawy, może być ciekawy. Ja nie wiem, czy ja chcę tam wchodzić. W tej wieży kiedyś była uwięziona Weronika, nie wiem, czy pamiętacie. To tak to było, ktoś się tutaj uwięził, ja nawet za bardzo nie wiem do końca, kto to był. Ale taka akcja to kiedyś miała miejsce. Oj, tu się wychodziło? Co tu się wyprawia? Ej, dobra, to tak nie wyglądało. To tak nie wyglądało. Dobra, nie wiem, co tu się wyprawia. Ej, dobra, nie wiem, czy ja tu powinienem być, szczerze wam powiem, nie? Chyba powinniśmy stąd wyjść, czekajcie. Nie wiem, mam tam iść? Ej, dobra, boję, dobra, idźmy tam. Tak, tak trzeba. Niebawem wszystko będzie gotowe. Trochę kurzych nóżek, trochę śluzu ślimaka. Tak trzeba. Ciepłe? Dobre? Tak, pyszne! Musimy więcej, lubimy ten smak! La. Ktoś tam jest? O nie. Kto to jest? Idziemy stąd. Czego to szukasz? Idziemy stąd, nie. Halo? Nie, wychodzimy. Jesteś tam jeszcze? Nie, wychodzimy. Co to jest? Co to ma być? Co tu się wyprawia? Nie, wracamy stąd, ja tu już nie chcę dłużej być. Co to się wyprawia w tej wieży? Ej, dobra, to jest młyn. To jest młyn teraz. Tam ktoś jest. Co on w ogóle wygadywał? Ej, dobra, nie, ja muszę o tym powiedzieć Dave'owi. Dobra, widzowie, dolatuję do domu Dave'a. Szybko. Jest tu, proszę, żeby był na chacie. Dave'son, jesteś tu? Jest, siema. Co? Co to robi ten, co to robi te wieśniaki? Dobra, to nie ma znaczenia teraz. Mamy imprezę w studni, no. Co? A, okej. Okay. Ty, odkryłem pewną rzecz. Patrz. Ta książka, którą wczoraj mieliśmy u ciebie, nie? To za niedługo coś, co dla was jest bezwartościowe, stanie się bardzo cenne i wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Dowiedziałem się, o co chodzi z tym Rzymem. I to nie chodziło o Rzym. To chodziło o pocztę, stary. Na poczcie. Wszystkie listy prowadzą do poczty. Wszystkie listy prowadzą do Rzymu. Tam znalazłem książkę, stary. I patrz, jaką książkę znalazłem. Książkę znalazłeś? Pokaż to. Tam była kolejna książka z kolejną wskazówką. Ja normalnie tam poszedłem, w tamto miejsce. Wielki zamek skrywa małe, lecz duże, czasami bywa gość. Nie lubi sam gościem, chce zostać, a jego mocy niełatwo sprostać. No. Byłeś tam? Byłem, stary, i tam jest taka wieża. Pamiętasz? Czemu sam tam był? No ja pamiętam to. Aha, to jest tam! Tak, stary, tam tą stronę! Tak, Ja, no bo tam jest, wiem, tam jest południe. Jest, stary. Pamiętasz, my tam byliśmy kiedyś. Tak, Weronika tam była uwięziona, nie? Ale tam się, stary, pozmieniało. Tak. Tam to nie wygląda tak, jak wyglądało. Ja tam wchodzę i teraz to jest najważniejsze. Tam ktoś jest, ja go słyszałem.
Wchodzę normalnie po schodach na górę, a on nagle sobie jakieś tam la 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 i coś śpiewa, w ogóle jakieś pikci, jakieś dziwne rzeczy, ja nie wiem, i on i w pewnym momencie coś stuknęło. I on się pyta, czy ktoś tam jest, a ja w długą, wybiegłem stamtąd, żeby tam już nie siedzieć, bo ja się bałem, że jak mnie zauważy, to mnie zniszczy jakoś. Wiesz, jak ten człowiek, ktokolwiek to jest, nie wiem za bardzo, ale... Czarownica, stary, albo jakaś, no trochę brzmiało jak czarownica, on coś o kurzych łapkach mówił. Nie wiem. Ale to skąd wiesz, że jest on? To jest na pewno on? No, albo on, no i taki głos miał taki nijaki w sumie, nie wiem, no tak mówię, że on, ale może ona. Ja. Może to być ona. No ale, no to no, jakby przyjmuje on, bo tak się mówi domyślnie chyba, nie? No chyba tak, nie wiem, dobra, ale stary, no to musimy się przygotować tam, bo poszedłeś tak, tak jak jesteś teraz. No tak, stary, jeśli spodziewam się, na cokolwiek znajdę, nie? A ja tam przychodzę, a tam takie cyrki. Ale stary, na niewidkę musimy wziąć tak, tam iść. Tak, to zdecydowanie, ja po prostu nie byłem przygotowany, bo trzeba, ja się spodziewałem kolejny z książki, nie? A ja znajduję tam takie, taką wieżę. Nie, ja mam dość na dzisiaj, idę się przespać i możemy jutro tam iść, ale stary... Dobra. Ja nie wiem, co tam się wyprawia, nie? To jest niezły, kurczę, jak to się mówi, Bangladesz. Dobra, ja lecę spać. Trzymaj się, do jutra. Dobra, widzowie, to, że tak powiem, jest przerażające, co my tam zobaczyliśmy i co tam się wyprawia. Lecę się położyć spać. Mam już dość dzisiejszego dnia. Mam nadzieję, że się wyśpimy i że to się okaże zły sen. O, proszę, proszę.